Czym jest post? Trudne pytanie. Niektórzy mówią, że post jest doskonałym ćwiczeniem charakteru, doskonałości, ćwiczeniem cnót różnego rodzaju. I rzeczywiście jest coś na rzeczy, bo tak robili między innymi faryzeusze, ale to jest dobre, ale nie wszystko. Inni natomiast z opcji bardziej radykalnej uważają, że post jest doskonałym sposobem, ćwiczeniem pokutnym. Jest przede wszystkim pokutą i tak rzeczywiście jest i tak robili uczniowie Jana Chrzciciela. Ale czy post jest tylko doskonaleniem, czy jest tylko pokutą? Okazuje się, że nie. Że dzięki Jezusowi post nabiera całkowicie nowego wymiaru. Nie tylko doskonalenie i nie tylko pokuta. Post jest włączeniem ciała w taką przestrzeń modlitwy. Nie tylko duch, ale również ciało, to, którym tak często pogardzamy, ono w pełni uczestniczy, co więcej, okazuje się świetną drogą do tego, żeby wzrastać, żeby rozwijać się, ale jeszcze coś, a mianowicie nasze ciało i nasze cierpienie podejmowane w sposób dobrowolny, zwyczajny, bez wielkiego nadęcia i patetyzmu, jest tym, co nas najbardziej odróżnia od tych istot czystych, demonów, które nie są w stanie zrozumieć człowieka, że człowiek jest w stanie cierpieć dla innych, że człowiek jest w stanie coś sobie z tych podstawowych potrzeb zostawić, porzucić, że jesteśmy w stanie cierpieć za innych, za sprawy, po prostu za zbawienie. I to się stało dzięki cierpieniu Jezusa, który cierpiał, umarł i zmartwychwstał. Wielki post, a zarazem mały post, małe niby zostawianie, ale wielkie też zbawianie. Coś niezwykłego.